Aktualnie przebywam w Krakowie, jednak nie na długo, ponieważ jutro już wylatuję na zgrupowanie do Portugalii. Jesteśmy w cyklu cały czas szkoleniowym, jest to 3 tygodnie zgrupowania, następnie tydzień w domu i takim cyklem tak naprawdę do sierpnia. Cały czas w drodze do tego Paryża trenujemy, skupiamy się na tym wszystkim, co najważniejsze. Jesteśmy już bardzo mocno zmotywowani do Pucharów Świata i pierwszych kwalifikacji krajowych, więc cieszymy się z każdego etapu. To była moja pierwsza przygoda z tym stypendium i nie ukrywam, że bardzo mi pomogło, bo to są wysokie stypendia. Dzięki temu mamy czystą głowę i nie musimy się martwić o finansowanie. Możemy spokojnie przygotowywać się do sezonu najważniejszych imprez i to jest super, bo dostajemy te pieniążki za wynik, nie za PESEL, ani za nazwisko, tylko za konkretny wynik i to jest naprawdę super. Dla nas jest rzeczą niezwykle ważną, żeby z jednej strony wspierać sport, pokazywać naprawdę wyjątkowe postawy młodych ludzi, którzy swoim hartem ducha, swoją dyscypliną wewnętrzną potrafią osiągać naprawdę wielkie wyniki, ale jednocześnie pokazać, że miasto choćby w taki czy w inny sposób, czy w zakresie infrastruktury, czy poprzez stypendia wspiera tych młodych ludzi, żeby było jasne, że jesteśmy z tymi ludźmi nie tylko wtedy, kiedy odnoszą sukcesy, ale kiedy mają gorsze dni. Ważne jest dla nas to, by pokazywać pewne wzorce i zachęcać młodych ludzi, ale także starszych do tego, by aktywnie uczestniczyli w różnych zajęciach sportowych.